Jak Państwo wiedzą, mamy porozumienie podpisane z regionem Guangxi w Chinach, regionem, który oczywiście jest związany też z firmą Liugong, czyli największym inwestorem chińskim w Polsce. Stąd ten wybór, myślę, że jest dobrze dedykowany i trafiony. Nasza wizyta była związana z udziałem w Expo ASEAN w stolicy regionu Guangxi, Nanning. Jest to bardzo duże wydarzenie i stolica regionu Guangxi jest no, taką stolicą, jeżeli chodzi o państwa porozumienia ASEAN w Azji Wschodniej. I oczywiście ważne było, abyśmy w trakcie tej wizyty pokazali nasze plany związane z rozwojem tej współpracy. Mogli też spotkać się z przedstawicielami firmy Liugong, odwiedzić tą firmę Liugong w swojej siedzibie, no i także, żeby doszło do tego ważnego podpisania porozumienia pana prezydenta Lucjusza Nadbrzeżnego z przedstawicielem miasta, w którym ma siedzibę firma Liugong. Proszę Państwa, nasza współpraca dotyczy wsparcia i rozwoju firmy Liugong także na Podkarpaciu, bo przypomnę, oczywiście jeszcze nieoficjalne, że firma Liugong ogłosi w najbliższym czasie przeniesienie centrum logistycznego do Polski, do biur firmy Liugong na Europę, do Warszawy i otworzy także Centrum Badawczo-Rozwojowe w Stalowej Woli. Jest to niezmiernie ważny element, który został potwierdzony w czasie naszej wizyty. Oczywiście to wszystko też było wcześniej przygotowywane. Szef regionu gościł w miesiącu maju na Podkarpaciu. Ta wizyta miała też właśnie taki cel, żeby zobaczyć, jakie są warunki funkcjonowania firmy Liugong. Firma Liugong ma właściciela w postaci władz regionu, z którym mamy podpisane porozumienie. Czyli to jest ten aspekt gospodarczy. Przybędzie nam nowa jednostka badawczo-rozwojowa, miejsce pracy dla inżynierów, projektantów, które będzie konsumowało wielkie doświadczenie, jakie w Stalowej Woli, Stalowa Wola jako ośrodek przemysłowy posiada. A drugim aspektem była kwestia współpracy kulturalnej, jaka odbywa się między Polską a Chinami, a szczególnie między Podkarpaciem i regionem Guangxi. Podkarpacka Filharmonia na przełomie roku wyjeżdża do Chin i odbędzie trzy koncerty w regionie Guangxi. To jest, myślę, ważne wyróżnienie dla naszej orkiestry i ważne też wydarzenie dla strony chińskiej. Strona chińska bardzo dużą wagę przywiązuje do naszych kontaktów, nie tylko w obszarze gospodarczym, przemysłowym, ale i także w obszarze kulturalnym. I my oczywiście jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo Państwo wiedzą, że proporcje tutaj, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców i powierzchnię, no są niewspółmierne. Właściwie tak żeśmy, mogę żartem powiedzieć, postanowili, że o cyfrach nie będziemy mówić w czasie tej wizyty, bo tu te proporcje faktycznie są dosyć w dużej dysproporcji, ale strona chińska bardzo solidnie przygotowała tą wizytę. Byliśmy naprawdę bardzo dobrze był zaprojektowany program. Wszystko odbywało się w dużej dyscyplinie czasowej, także chociaż, tak jak można powiedzieć, transfery do miejsc były bardzo, bardzo odległe. Też chciałbym też dodać, że do tej kwestii związanej z przemysłem, mówiłem też o kulturze, dochodzi kwestia udziału chińskich firm na naszej grudniowej edycji EcoGali. To jest bardzo istotne. Ponad 11 firm przyjedzie do nas jako wystawcy i to po prostu powoduje też, że naturalne zainteresowanie się rynku chińskiego naszymi ekologicznymi produktami. Także stąd też obecność tutaj polskiej ekologii w tym wyjeździe.
doświadczenie współpracy polsko-chińskiej, doświadczenie współpracy województwa podkarpackiego z Chinami ma swój mocny fundament oparty na gospodarce firmy Liu Gong, która od 2011 roku inwestuje w Stalowej Woli. Tak jak powiedział pan marszałek, jest to największa inwestycja chińska w Polsce. Inwestycja, która nie bez problemów ze względu na sytuację na rynku maszyn budowlanych jest konsekwentnie rozwijana, podtrzymywana. Ta wizyta i te porozumienia, które podpisaliśmy, tylko i wyłącznie podkreślają, tylko i wyłącznie ponawiają dobre intencje inwestora chińskiego, że jego obecność w Stalowej Woli na Podkarpaciu nie jest kwestią czasową, a jest to konsekwentna realizacja inwestycji nie tylko w tą część przemysłu, ale potraktowanie Polski, naszego województwa, szczególnie województwa podkarpackiego, jako bramy dla Unii Europejskiej. I wielokrotnie mogliśmy podczas tej delegacji usłyszeć właśnie te słowa. Otrzymaliśmy również piękne, jedwabne obrazki, które pokazywały nowy, jedwabny szlak, który jest kreślony w strategii chińskiej. I tam, szanowni państwo, jest mocno zaznaczona Polska, a ta wizyta wskazuje na województwo podkarpackie, na Stalową Wolę. Tak jak powiedział pan marszałek, takie realne, namacalne decyzje tej wizyty będziemy już widzieć pod koniec września. To również bardzo istotne, że podjęliśmy tą współpracę, widząc nie tylko szansę, ale realność realizacji tych postulatów, z którymi pojechaliśmy i z tymi postulatami, z którymi spotkaliśmy się po stronie chińskiej. Dla takiego miasta jak Stalowa Wola otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego jest rzeczą strategiczną, aby młodzi inżynierowie, osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje, aby mogli się rozwijać w naszym województwie, aby nie musieli wyjeżdżać. I również to, co mogliśmy zobaczyć na miejscu, profesjonalną fabrykę firmy Liu Gong, bardzo nowoczesne, profesjonalne centrum badawczo-rozwojowe, które zrobiło na nas niesamowite wrażenie, pokazuje, jak wiele możemy się nauczyć, jak wiele również możemy czerpać od naszych partnerów chińskich. Również podpisane przez nas porozumienie, list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy zakreśla inne płaszczyzny współpracy. Podkreślę, że chodzi o gospodarkę, ale na tym mocnym fundamencie naszej gospodarki chcemy zbudować również relacje dotyczące nauki, wzajemnej nauki naszej kultury, edukacji. Mieliśmy okazję rozmawiać z całą administracją miasta Liuzhou. Zostaliśmy przyjęci naprawdę w sposób bardzo serdeczny, bardzo profesjonalny. To bardzo ciekawe rozmowy o pierwszych takich płaszczyznach współpracy, które nakreślamy sobie na najbliższe miesiące. Cieszy nas również to, że podczas konferencji, na której mieliśmy okazję zaprezentować z panią Eweliną Nycz ze Stowarzyszenia ProKarpatia, prezentację naszego regionu, naszych produktów wysokiej jakości, produktów ekologicznych, było bardzo duże zainteresowanie. No, nawet mieliśmy głosy, że tylu pytań nigdy się nie zdarzyło, żeby po prostu zadawano podczas konferencji. No, liczymy na to, że właśnie Chińczycy zainteresują się naszymi tymi produktami ekologicznymi, które będziemy mogli eksportować albo podpisać dobre kontakty inwestorskie podczas targów EcoGala. Wsparcie administracyjne, jakie udzielił nam, można powiedzieć, pan marszałek i konsulat, jest nieodzowne przy tego typu kontaktach z Chinami. To trzeba zauważyć, że Chińczycy, jeżeli widzą, że administracja samorządowa, rządowa wspiera przedsiębiorców, to oni wiedzą, że po prostu, że warto inwestować. W innych przypadkach po prostu to jesteśmy, można powiedzieć, pomijani i to wsparcie jest naprawdę bardzo, bardzo ważne.
Naszym głównym celem była promocja wydarzenia EkoGala, które odbędzie się od 8 do 9 grudnia w naszym Centrum Wystawniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2 Arena. Dlatego też w ramach naszej prezentacji, którą mieliśmy okazję przedstawić podczas właśnie targów ASEAN Expo, wzięło udział 50 przedsiębiorców z regionu Kwangsi-Chuang. Podczas tego spotkania zaprezentowaliśmy walory turystyczne, ekonomiczne naszego regionu, jak również za wsparciem naszych przyjaciół z Stowarzyszenia Polskiej Ekologii i Prokarpatii mówiliśmy właśnie o produktach wysokiej jakości. To spotkanie, ten dialog przerodził się w rozmowy właśnie B2B poza kuluarowe, podczas których przedsiębiorcy nawiązali relacje bezpośrednie z naszymi partnerami i wynikiem tego jest deklaracja co najmniej 11 przedsiębiorców do udziału właśnie w EkoGali. Zatem nasza EkoGala przyjmuje w tym roku mocny charakter międzynarodowy, co nas bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Podczas pobytu w Chinach zbieraliśmy również dobre praktyki. Dobre praktyki związane z organizacją wydarzeń, ponieważ wspomniane ASEAN Expo to potężna impreza międzynarodowa, w której brały udział przedsiębiorstwa, ale też przedstawiciele z krajów Indonezji, Malezji, Makao, jak również Brunei, która tutaj jest dość, że tak powiem, dobrze odbierana na Podkarpaciu, bo wspomnę, że nasza lokalna firma, polskie zakłady lotnicze dostarczają tam śmigłowce Black Hawk. Także ten akcent też podkarpacki tam się pojawił. Ale wracając już do tych dobrych praktyk. Obiekt, w którym byliśmy, zrobił na nas niesamowite wrażenie, ale mimo to my nie wstydzimy się naszego obiektu, jakim jest właśnie G2 Arena. Stąd też obecność podczas tej wizyty pana prezesa Kamila Szymańskiego. Myślę, że te dobre praktyki uda nam się wdrożyć przy okazji najbliższych wydarzeń, w tym też między innymi podczas EkoGali, czy też Kongresu 590, który odbędzie się po raz drugi na Podkarpaciu 16-17 listopada. Szanowni Państwo, takie pobyty, takie efektywne pobyty podczas tego typu misji nadają nam jakby optymizmu do tego, żeby starać się o organizację kolejnych przedsięwzięć. Stąd też wspomnę, że w kontekście polsko-chińskim województwo podkarpackie aplikuje do organizacji Regionalnego Forum Polsko-Chińskiego, które co 2 lata odbywa się w Polsce i wierzymy, że właśnie Ministerstwo Rozwoju pozytywnie rozpatrzy naszą kandydaturę i w 2018 roku to właśnie Podkarpacie będzie gospodarzem tego przedsięwzięcia.